Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dawno nie było bitwy z gościem, ale troszeczkę zaproszeń o rozesłałem i bitewki z gościem znów będzie można oglądać na kanale. Dzisiaj ten oto fantastyczny pojazd, czyli zobaczcie, M3 Steward i kolega 13 Domek. Witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo, widzów i oglądających na streamie. Słuchaj, po pierwsze, skąd pomysł w ogóle na granie tym czołgiem? Nie masz jakichś lepszych czołgów czy co? Czy podoba ci się? O co chodzi? Znaczy, prawda jest taka, że zresetowałem konto i zacząłem robić linię amerykańskich lightów. No i musiałem przez ten czołg przejść tak naprawdę. I po tej bitwie już mogłem kolejny czołg wybadać. Więc to była taka ostatnia bitwa tak naprawdę tym czołgiem. Aha. No ale ogólnie czasami lubisz schodzić na te niższe tiery tak częściej, czy po prostu jak już ciągniesz coś, to raczej... Jak już ciągnę zazwyczaj. Znaczy mam też kilka premtangów niższego tieru, żeby się pobawić troszeczkę, ale głównie zostaję już na wyższych tierach, tak załóżmy od 7-8 tieru się staram. Czyli no, jakbyś mógł tak powiedzieć, no nie wiem, można polecić ten czołg jakiemuś niedoświadczonemu graczowi, czy nie bardzo? Szczerze, go wygrałem na nim tylko 20 bitew. Ale no, czołg daje radę, trzeba przyznać. Jest szybki, ma nawet dobry pancerz jak na swój tier. Na przykład z tego co kojarzę, to PZ1C się nawet często odbijał z tego swojego magazynka. Dlatego można troszeczkę się wychylić na niektóre czołgi. Ale też no, nie można ufać tu tak na pancerz, szczególnie przy takim wyrzuceniu jaki jest tutaj na piątki. No przede wszystkim właśnie ta mobilność jest tutaj ciekawa, z tego co widzę. Ale należy powiedzieć, zwróćcie uwagę, jak kolegę wyrzuciło na piątki. No przeciwko piątkom to tak nie za bardzo tym czołgiem chyba, co? Miałem tylko tak naprawdę 3 bitwy na piątkach, z tego co tak kojarzę. Aha. I nawet tutaj było widać, że nawet złota amunicja nie wystarczyła na kaczkę czwartego tieru. I z piątkami jest właśnie podobnie, że często się odbijamy, trzeba jej objeżdżać od boku, albo nawet czasami od tyłu, bo penetracja nie wystarcza, bo to jest ile? 56 penetracji, to nie jest najlepszy wynik. No niestety, no na przykład na piątkach, no to spotykasz coś takiego jak kawuka, nie? No to jest dopiero. No tak, albo T25 tu jest właśnie w przeciwnym teamie. Aha. I tego przybicie nie jest już takie proste jak innych trójek. Też pancerz nie odbija już na tych tierach. No właśnie, ludzie zazwyczaj grają piątkami, bo czwórki, trójki to tak rzadziej i wydaje mi się, że taki na przykład T25 no nie przedstawia żadnego problemu, ale jednak właśnie jak grasz trójką, to trzeba się nieźle nagimnastykować, nie? No tak. To teraz powiedz może tak. Połowa już teamu zginęła u ciebie i połowa u nich. Zrobisz 320 obrażeń i jedziesz, co tam jest, babok jakiś? Tam jest Chinu. Chciałem go spróbować zdjąć, a potem zacząłem strzelać w dwa czołgi i o dziwo tutaj w ogóle nie potrafiłem w nie strafić. Ale to mogła być wina po prostu, że jeszcze droga była na 70% przez to właśnie może Coca-Cola. Valentine, a te jaki to ma pancerz, że nie możesz tego przebić? No właśnie, no. To jest pech, to jest pech. I słaba załoga. Już postanowiłem sobie dać tym spokój i być może pomóc tutaj. Znaczy 56 penetracji to nie jest najlepszy wynik. Znaczy wynik. Penetracja jaką można. Czyli ta dona... mieć więcej. Tak, więcej proszę mi z tego co kojarzę. Tutaj było szczęście z cicho, w ogóle mnie zignorowała. A ta tak po prostu świetne wyniki, tak trzeba przyznać. No i teraz jest już słaby wynik, bo jest 3 na 7. No rzeczywiście, 3 na 7. Postanowiłem zdjąć artylerię, bo jednak ona mnie może zdjąć na hita. Tak, to prawda. Nie zdążyła się obrócić, nie zauważyła mnie hazard, bo miała laga. No i nastąpiło dojenie takie już. No, bo gość jeszcze na murku chce się obrócić, to jest jeszcze gorzej, nie? No tak. No i w tym momencie zostałem, jest nas 2 na 5. Postanowiłem dawać, że lecę w stronę linii załóżmy A i B. Po czym zawróciłem, kiedy już zniknąłem. Żeby zawrócić i zniszczyć te 2/3 tiery i się zemścić na nich za te wszystkie nietrafione strzały. Nawet widzę, drzewek trochę przewróciłeś. No już się tego nauczyłem. Tutaj kilka strzałów niestety nie weszło. Postanowiłem pójść na wymianę już z tym N2 mediumem. I został ten Valentine. Już nawet złoto załadowałem, żeby
już byłem troszeczkę wkurzony tym czołgiem. No złota to ty nie masz za dużo, bo jedna pestka została. Tak, właśnie po tym mieszaniu w kaczkę. No. Nie no, kaczka nie dla trójek to jest. No tak, nie dało mi ani jednego damage'a. To były zmagnowane pestki złote. W ogóle mu nie zadałem obrażeń, a chyba z 6 pocisków wystrzelałem. No potrafiłem rzucić się na tego Valentina. Co dało skutek, że już musiałem przycelować ze złotka nawet. A jak widać, ta górna płyta, znaczy górna płyta, okolice jarzma są już naprawdę bardzo słabo opancerzone, a po prostu z większej odległości ze sobą z ogółu nie mogłem w nie przycelować i rzucało. Znowu postanowiłem zamarkować, że lecę w drugą stronę i zawróciłem. Elegancko, chociaż w to samo miejsce wydaje mi się, że trafiałeś za pierwszym razem i nie udało się przebić. Może za daleko tak było, nie wiem. No tak, może ta penetracja już... Nie, ile tam było? 300 metrów, jeśli nie mniej, 200. No, no 200, to RNG, więcej nie RNG, było. RNG mogło wylosać grubo poniżej 56 penetracji. Postanowiłem rzucić się już na zdekapowanie, pomimo, że to jest tryb spotkaniowy, to... No jednak... Zawsze można zapomnieć troszeczkę o kapie i ten M5 Stuart mnie wystraszył. O kurczę. Bo jest na fullu, jest na fullu. A ja jestem niższym tierem, już byłem wcześniej obity. No ale szczęśliwie znalazłem się sojusznika, który umarł w tym miejscu, mogłem się za nim schować. I taka historia jest taka, że właśnie w tym momencie wszedł do mnie tata i powiedział: Dominik, co ty tutaj robisz? Jest już godzina 20. Tata, cicho, ja teraz sobie bitwę życia. Może będzie kołowaną bardzo ważny medal. Szczerze? Nie wierzyłem, że się to uda, bo jednak została piątka na fullu oraz stuk. No, i w tacy jakoś go objechać, bo jestem już na dobicie. Gość nie pomyślał, bo gdyby normalnie po prostu się zatrzymał i zaczął w ciebie napieprzać, to by wygrał, nie? No tak. A zachciał mu się jeździć. I warto zwrócić uwagę, że jego zostało tylko 30 sekund do skapowania, czy tam. 30 punktów zostało jeszcze. I mnie jednak jeszcze pokusi, żeby zamarkować jazdę w drugą stronę. O kurczę. To już będzie naprawdę, będzie te kapowanie na ostatnią chwilę, jak rozbrojanie bomby w ostatniej chwili. No stuk troszeczkę nerwy mu pościły, no ale nie dziwię się. On by to, gdyby dojechał tu do tej góreczki krawędzi, to on by jakoś tam odkręcił, bo sporo strzałów potrzebowałeś, żeby go rozwalić, nie? No tak, i powiem tak, ten Crusader, nie wiem go zbyt poważnie, bo jednak nie miał najlepszych statystyk, co ja mówię, ale potem kiedy spojrzałem na jego lufę, mina mi zrzedła, bo miał chyba 3 paski z tego, co tak potem zobaczyłem. No jesteś tam puchnięcie. No, a on był ile tam, na 60%? A jest, dekap, elegancko. Jak już zdekapowałeś, to wiadomo, że masz czasu więcej przynajmniej. Tak, już tam mogę krążyć na lewo, na prawo, tak. Tu wyskoczyć, ale jednak muszę to wszystko jakoś bardziej przemyśleć, żeby mu nie wyskoczyć tuż pod lufę, bo już nie ma tego marginesu błędu. Niestety. No i tutaj to trochę zajmie. No ale już nerwówkę miałeś, już widziałeś, że 1500 obrażeń na tym tierze to coś niesamowitego, nie? No trochę go widać. No bo tutaj niebezpiecznie, żeby z drugiej strony go zajechać, nie? No tak. Tak będę mógł manewrować tylko w tym polu tych 30 metrów, bo jakbym wyskoczył, chciał przez most, przejść na drugą stronę, to nie jest to zbyt możliwe, bo mnie nie wyświetlił. Aha. I w drugą stronę też chyba, chociaż nie jestem pewny, już byłem troszeczkę zbyt zdenerwowany. Tutaj będzie jeden strzał hasy, który jakiś słabo oddany. Albo nawet dwa. A szkoda, że nie... Co on robi? Wyjeżdżam. Ale... No długo poczekałeś teraz, kurczę. Wiesz, że w takich sytuacjach gościom zazwyczaj trafia się z voleja, nie? I wtedy cię trafia nagle. No tak. Zostało mu 165 życia, co przy dobrych wiatrach to będzie 4 strzały. Mhm. Jeśli RNG się... No nie wiem, tak będzie miłe. Jeżeli trafię. No gość widział, że nie zjedziesz do niego, to powinien tu przeatakować cię troszkę. No i właśnie troszkę zaspoilerowałeś, co się za chwilę stanie. Już nie wytrzymał tego, że jest tak jedzony przez trójeczkę. Tutaj, no,
Za chwilę on właśnie chyba już będzie wyjeżdżać. Masz tak mało życia, że nawet jak spadniesz gdzieś, to się kurde możesz rozwalić. O, jedzie, jedzie. Ale już to dawno powinien zrobić, a nie jak tyle hapsa stracił. O, niebezpiecznie. Dobrze, że możesz podjechać, bo gdybyś nie mógł, to już kurczę by tu. 83, czyli na dwa strzały gość jest. Jeżeli dobrze wylosuję. No tak, bo masz ile po 40? Tak, po 40. I teraz będzie w hubie za chwilę wyjeżdżał. Jest jedno i. No i teraz za chwilę. O! Kolega nie wytrzyma presji i strzelania. I w takim wypadku co się dzieje? Remis? Czy jak? Tak, remis. Remis następuje. No szkoda, ale i tak, moi drodzy, zaraz zobaczycie, co tu było w ogóle zrobione. To jest oczywiście MK, to nie podlega dyskusji. Defender, High Caliber, Top Gun. I co? Ale to jemu zaliczyło fraga jako ciebie, czy jak to kurczę jest? Znaczy, obydwoje się zabiliśmy, czyli każdy z nas dostał po fragu, jak mi się wydaje. No i też, szczerze, tam dostałem też medal kamikadze. Wolałbym go zamienić na kołobanowa, ale no też może być medal kamikadze, tylko był pierwszy już po resecie. Dobra, słuchajcie, takie są wyniki. Kolega zrobił tym oto czołgiem. Przypominam wam, że to nie jest M5, tylko to jest M3 Stewart. 1797 obrażeń, 8 fragów i 1454 punkty doświadczenia. I z tego co wiadomo, to jest najlepszy wynik w historii na WoT Replays, jeżeli chodzi o damage, prawda? Pod względem obrażeń, tak. Tak. Pod tekstem jest to jest chyba trzeci albo czwarty. No, także to jest coś fantastycznego. Zobaczmy. Zarobiłeś 15 tysięcy, co na trójkach jest pewnie bardzo dobrym wynikiem, nie? Bez konta premium, tak. Należy zaznaczyć. Normalnie miałbyś 27 na koncie premium. To znaczy, bo na piątkach się tak zarabia, tak bez premium 10 tysięcy. Jak się zresztą KW1, taką zwykłą bitwę. No, KW1, wiesz co, on dobrze zarabia. Aha, czyli jeszcze lepiej, no to. No, KW1 znaczy, tak normalnie nieźle zarabia, naprawdę. Jak będziesz się kiedyś zastanawiał nad czołgiem do zarabiania, to KW1 polecam, nie? Bo tanie pestki i naprawdę dużo może natłuc. Okej. Okay. Znaczy już mam KW1, tak. Aha. Znaczy mam też inne czołgi do zarabiania, więc. No jeszcze zarabienie się nie martwię. Rozumiem. Dobra, no to gratulacje serdeczne oczywiście. Fantastyczna bitwa. Szkoda, że tak się skończyła. No ale tutaj już i tak miałeś tak mało życia, że cud w ogóle. Dobra, czyli teraz przechodzimy do kolejnej części naszego tutaj przesłuchania. Ja odpalam wujka Google i chwalisz się, skąd jesteś. Dobra, to ja pochodzę z Paryża i dokładnie tak z podmiejskiej, nie wiem, aglomeracji i Vuilly-sur-Seine. Tutaj co dużo nie można powiedzieć. O Jezu, oprócz... poczekaj, jak to, bo ja to muszę pokazać. Weź mi na TS-ie wklej, jak to się pisze. Już. Czyli mamy gościa z Francji. To tak. To co tutaj ty tam powiedzieć... robisz w tej Francji? Żyję. Jestem emigrantem. Aha. Na uchodźstwie. To tak, no to jestem z Ivry-sur-Seine. Małej, znaczy nie wiem, jak to nazwać, aglomeracji pod Paryżem. Pod Paryżem, czyli załóżmy tak na mapie, czyli na południe od Paryża. Wysłałem ci to na TS-ie i to jest tak. Są tutaj tylko dwie interesujące rzeczy, czyli młyn z XIV wieku oraz, jako taka ciekawostka, jest tutaj stacja na terenie tej aglomeracji Pierre-Marie Curie, czyli jest tutaj takie polskie piętno troszeczkę, można powiedzieć. No ten młyn mam, chociaż on w środku miasta widzę, że się znajduje. Tak, bo kiedyś tutaj jeszcze nie było, z tego co kojarzę, miasta. Paryż zaczął się rozrastać aż do peryferyku, czyli tak ulicy, autostrady naokoło.
I potem inne miasteczka zaczęły się rozbudować naokoło. I powiem tak, ten młyn został kiedyś opuszczony, służył potem za magazyn i w latach 70. ubiegłego wieku został przesunięty o około 30 metrów na, z czego, na jakichś, nie wiem, maszynach hydraulicznych, bo budowano osiedle tuż obok i trzeba było go przesunąć. I po przesunięciu go nastąpiła jakby restauracja. No i to tyle, co można powiedzieć o tym młynie. Od XIV wieku działał do okolic XVII. I warto dodać, że ta jakby kopuła na górze, gdzie jest, nie wiem, śmigła, jakby to można nazwać, się obracała kiedyś, żeby Aha. ustawić lepiej do wiatru. I to jest wszystko ruchome, tam z tyłu widać taki pręt jakby. Po prostu go pchali ludzie, żeby ustawić, przesuwali ludzie, żeby ustawić go na wiatr. To nieźle. A słuchaj, mam tutaj jakąś taką strasznie dziwną budowlę. Nie wiem, czy to jest u was. Jeżeli streama oglądasz teraz, to za Już chwileczkę wchodzę. to zobaczysz. Jest to jakiś taki bardzo A dziwny tak. budynek. Co to jest? Powiem tak. Za bardzo o tym nie wiem. Wiedziałem to kilka razy, bo to jest w centrum Ivry. Nie wiem dokładnie skąd na to pomysł, ale to jest taka zresztą nowoczesna architektura Francuzów. Po prostu Aha. esy, floresy wszędzie nawrzucane. Nie no, bo domyślam się, że tutaj remont tego czy coś to musi być niezłe wyzwanie, kurczę. No i z tego co wiem, to znajduje się w dwóch miejscach taka architektura w Ivry. A jedno to jest w centrum, drugie to jest gdzieś trochę obok, jakby, nie wiem, architekt chciał to mieć w dwóch miejscach, ale... Znaczy powiem tak, moim ojcom się to niezbyt podoba. A mi to tam... Architekt ma swoją wizję, miasto to jakby, nie wiem, zaakceptowało i powstało. No z tego co widzę, kurczę, nie mogę tutaj, ale to chodzi o to, że na tym są jakieś ogrody. No tak. Bo teraz widzę, że to jest tak zrobione, że przy każdej takiej niby kondygnacji jest daszek i na tym daszku jakaś zieleń jest. No i wygląda to może i ciekawie, natomiast szczerze mówiąc, jakaś konserwacja tego, odnowienie, no to jakieś niebotyczne pieniądze chyba, nie? I Znaczy, zobacz. tak niebotyczne, że to nawet się wydaje z tego, jak się o tego blisko, że te budynki są naprawdę już brudne od brudu. No. Są całe zaśmiecone, nikt tego nie chce sprzątać. No, Tak blisko odległości, jak to widać. Dodatkowo, wiesz co, widać, że strasznie, jak ktoś chce sobie w środku urządzić, to ja widzę, że tu są strasznie ostre kąty. No i no nie chciałbym mebli do tego kupować na przykład. Ciekawe, jak tam pokoje wyglądają. Ale rzecz dosyć interesująca, trzeba przyznać. No tak. Okej, okay, co dalej możesz powiedzieć? Bo mamy omówiony ten młyn. Mamy omówione też ciekawą architekturę oraz, no, że jest ciekawostka, że jest stacja polskiej naukowczyni, jakby to można powiedzieć. Więcej o tym miasteczku już nie da się więcej opowiedzieć, ale mogę zresztą o, nie wiem, o informacjach o Polonii w Paryżu. Tak Super, bardziej ale to ciekawe jeszcze mi miejsca. powiedz, czy to jest u was? Teraz zobaczysz to na Tak, streamie. widzę, już widzę, tak. To jest mrostwo tego. O, bardzo fajnie. Tydzień temu na tym placu, przed tym troszeczkę na lewo, było wielkie święto miasta. No, można powiedzieć, że Paryż i Ibiza jest podzielone na takie strefy, że w jednej mieszkają tylko Chińczycy, w innej tylko Arabi, w innej tylko Murzyni, a wreszcie to czasami są takie mieszanki. No dobra, to nawijaj o Polonii, a ja i tak jeszcze do ciebie będę miał później ze 2-3 pytania. Dobrze, to tak. Może o takich miejscach ważnych dla Polonii. Nie tylko dzisiaj, ale i kiedyś. Na przykład w pierwszym to jest Hotel Lambert, który od bodajże XVIII wieku, czy tam XIX, był w rękach książąt czartoryskich. I tam właśnie skrywali się Polacy po powstaniu listopadowym. Niestety, jak to bywa w Polsce i z rządzeniem, Polacy mieli w 2007 roku szansę odkupienia tego budynku i od barona Gajdy Rothschilda po niższej cenie, ale niestety się tego nie udało i kupił to miły Arab z Kataru. Więc można powiedzieć, że rząd polski w ogóle nie dba o zabytki polskie za granicą, bo jednak
to taki pałac, można powiedzieć, jest bardzo ważny dla Polonii francuskiej. No, wygląda to dosyć okazale, muszę ci powiedzieć. Od razu nad rzeką. Tak, wygląda to ciekawie. Niektóre zdjęcia mi się nie wczytują. No, trudno, trudno. A powiedz mi, jak. No, bo nie wiem, ty od urodzenia tam chyba nie mieszkasz, bo zbyt dobrze po polsku mówisz. Nie, mieszkam od. To jest trzeci rok. No, to powiedz, jak. Wyjechałeś, powiedzmy, pewnie z rodzicami, taki młody chłopak, to jak w ogóle odnalazłeś się tam? Powiem tak, z językiem było ciężko. A z Francuzami jeszcze gorzej, bo to są straszni biurokraci, trzeba przyznać. Tak jak w Polsce można powiedzieć, że idziesz do sklepu i kupujesz kartę SIM do telefonu. W Paryżu tego nie ma. Musisz mieć zaświadczenie, że zapłaciłeś za rachunek zeszłego miesiąca za prąd oraz że twoi dziadkowie nie są kryminalistami, żeby dostać kartę SIM do telefonu. Oczywiście to jest takie żarcie z tymi kryminalistami, ale naprawdę są strasznie biurokraci, do wszystkiego muszą mieć papierki. Z językiem było ciężko przez rok, z tego co kojarzę, a potem to już stopniowo szło lepiej. No ale ty jesteś w wieku szkolnym, więc jak to jest w ogóle? Jak wygląda wtedy nauka? Nagle zmieniasz miejsce zamieszkania i co? To jest tak, jak przyjechałem do Francji, to trafiłem do szkoły, znaczy do szkoły, do klasy przygotowawczej, gdzie miałem bodajże 18 lub 19 godzin tygodniowo tylko francuskiego, a reszty przedmiotów było około 8 godzin, jeśli nie mniej. Ale co, lekcje były w języku francuskim od samego Tak, po początku? francusku, od samego początku. Bo to były takie, głównie to byli Murzyni, którzy przyjechali już z, załóżmy, tych francuskich kolonii. Nie mówili za dobrze po francusku, albo z innych krajów europejskich. Nawet miałem kolegę z Korei Północnej. Czyli twój poziom, jak tam jechałeś, to jaki był mniej więcej twój poziom francuskiego? Umiałem się przywitać, pożegnać i kupić bagietkę. No, czyli tyle, co potrzeba do przeżycia we Francji. A potem to już stopniowo, że już potrafiłem kupić Coca-Colę sobie. Aha, czyli nowe słówka. Słuchaj, Tak, wchodzimy powoli. a muszę cię zapytać o to, bo mamy tutaj taki obraz Francji, do której mocno naciska islam. To jest widać? Czy to jest taka jakaś propaganda? Jak ty to widzisz? No, powiem tak, w porównaniu do Polski, mam takie porównanie w szkole, w szkołach, to islam, znaczy załóżmy tak, Arabi stanowią 20 parę procent w tych szkołach, co byłem, uczniów wszystkich, O do kurczę. 25, z czego 30% kolejne to są Chińczycy O. i 10 Murzyni, i reszta to są biali. Z czego tylko połowa jest prawdziwymi Francuzami, a druga połowa to są właśnie tacy emigranci, albo to są dopiero dwóch pokoleń tak naprawdę dopiero prawdziwymi Francuzami. No i co, ale to jest rzeczywiście tak widoczne w mieście ogólnie, że te meczety Znaczy, stoją, te trudno to, kobiety. nie, meczetów nie widać i też kobiety z tymi chustami, jakby to powiedzieć, też nie są widoczne, bo tu jest dużo turystów, tak prawdę mówiąc, jeżeli mówimy o Paryżu jako tym centrum. A na obrzeżach to już bardziej widać, tam gdzie nie zapuszczają się już tak bardzo turyści, że są skupiska naprawdę duże muzułmanów. Takie naprawdę ogromne. Aha. No bo ja słyszałem takie opowieści, że jak przychodzi jakiś czas modlitwy, to właśnie tam, gdzie ich jest najwięcej, to po prostu oni na ulicy potrafią się modlić i tam na przykład nie można przejechać wtedy. To jest prawda? Tego jeszcze nie widziałem, muszę się przyznać. Aha. Ale Może też a. jakoś super dużo nie podróżowałem po tych, załóżmy, tych takich odległych skupiskach. Wiem, że Rozumiem. jedynie w tym centrum Ivry-sur-Seine jest takie skupisko, że jest ich tam dużo. Rozumiem. A jeszcze jedna rzecz. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyleciało mi z głowy. Kurczę, o co ja miałem zapytać? O Paryż. No, słyszałem, że Paryż to jest najnudniejsze miasto do zwiedzania. To prawda? Zgodziłby się z tym? Nie, no, nie. No, jest wiele tutaj ciekawych miejsc, na przykład katakumby, można sobie pozwiedzać, Aha. ale też większość to są muzea tak naprawdę z tych takich atrakcji, jakby to nazwać. Więc jeżeli ktoś nie lubi muzeów i sztuki, szczególnie francuskiej, no to na pewno może się znudzić w Paryżu, bo tylko sobie pójdzie na wieżę Eiffla, cyknie sobie fotkę przed Louvrem i tyle. Będzie do zwiedzenia tak naprawdę.
No dobra. Czekaj, o czym jeszcze możemy pogadać? Może masz jakiś temat? No myślałem, że jest inaczej. No a ta ludność napływowa właśnie z kolonii francuskich, to co oni robią? Po co oni tam przyjeżdżają? Za tym, co Polacy, czyli za pracą i pieniądzem, tylko że oni głównie mają jeszcze więcej jakby swobód i praw, ponieważ są z tych kolonii francuskich, czyli jakby ten rząd francuski ich jeszcze dofinansowuje. Aha. I kiedy oni mają tam już, załóżmy, trójkę dzieci, to dostają tam parę tysięcy, znaczy nie wiem, czy parę, około 1500 euro tylko za to, że mają te dzieci. I często nadal robią te dzieci w Paryżu, tutaj je zameldowują, wyjeżdżają z nimi i dostają kasę od rządu. To się w końcu na Francuzach zemści, moim zdaniem, ta otwarta polityka. Bo kurczę, no nie wiem. Ja na miejscu takiego rodowitego Francuza to bym naprawdę był wnerwiony, że podatki płacę i tak naprawdę one idą na te kolonie. Fakt, że Francja korzystała kiedyś, no częściowo, wszystkie te państwa takie, które miały kolonie, wiadomo, że ciągnęły z tych kolonii i częściowo ich bogactwo wywodzi się właśnie z tego, no ale mimo wszystko. No dobra. Znaczy, trudno znaleźć rodowitego Francuza, tak powiedzmy. Takiego prawdziwego. W mojej klasie, gdzie było 40 uczniów, było Aha. trzech. Było trzech rodowitych Francuzów. O kurczę. A teraz chodzisz do normalnej takiej francuskiej szkoły, czy też to jest jakieś tam, że więcej francuskiego? Znaczy nie, już chodzę do normalnej. Za rok zdaję pierwszą część takiej matury z francuskiego, a za 2 lata będę już resztę matury, czyli z innych przedmiotów. Aha, rozumiem. No to powodzonka. Powodzonka życzę. Do mamy Estera chcę powiedzieć, że wyjechałem do Francji, ponieważ moja mama dostała projekt z Unii właśnie we Francji. I to właśnie tyle. Dlatego jestem nie w Niemczech, a we Francji. No dobra, słuchaj, była fajna bitewka i fajna rozmowa. Może tam kiedyś jeszcze coś zrobisz, to wyślesz, to jeszcze więcej pogadamy o Francji. A właśnie, jak tam francuski? To prawda, że Polki najpiękniejsze są kobiety, czy tam mają jakieś trochę startu francuski? Znaczy, Polki są najładniejsze, trzeba przyznać, ale tutaj we Francji jest też wiele Polek, więc nie można marudzić. A, no tak. A to tak jak wszędzie, kurczę. Wszyscy już wiedzą, że te Polki ładne to tam ściągają. Dobra, słuchaj. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. No i co, żegnamy się z Wami. Do usłyszenia.